Jesteśmy dzisiaj urodziny lotus. Przypomnę, że teoretycznie powinni być teraz magregorowie, ale troszkę się za zakręciłam, zafiksowałam i u magregorów graliśmy już dużo, dużo wcześniej, bo zagrałam u nich dwa razy przypadkowo poprzedniej turze. Więc siłą rzeczy dzisiaj nie jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Jak to przykro brzmi! Tak, tak strasznie. Dzisiaj chyba będziemy się najbardziej skupiali na tej Lilianie Lotus. Kurde, dwa kwiaty. <laughs> w każdym razie będziemy się skupiali właśnie na, na naszej małej Lilice. Korzystam z moda, że ona tym małym dzieckiem będzie 5 dni, więc trzeba byłoby się skupić na takich umiejętnościach. Więc najpierw bym musiała zobaczyć, gdzie jest nocnik i czy w ogóle jest nocnik, bo widzę, że troszkę pęcherza jej potrzeba, spadła. To też można byłoby ją od razu wysadzić na nocnik. To zawsze troszkę ten pasek byśmy podbili do góry. Tu jest na dole. W ogóle, jak słyszycie jakieś dziwne szmery, to to pewnie lodówka, bo nagrywam w kuchni. Tak wyszło. Nie no, tak serio, mieszkam na kawalerce no i się rzeczy staram się nagrywać, jak jestem sama w domu, ale nie, nie zawsze to jest możliwe. Więc, jak rasowa kobieta, wyemigrowałam do kuchni. Co. Aha, bo ty pewnie wyjść nie możesz, bo tu ci ten sradziat kupi. W ogóle, ja tak myślę, że może ja bym ten kibel przemontowała troszkę. Bo pewnie znając logikę Simsów, jak tam srają, to mają drzwi otwarte, no właśnie. Dzie Dzień dobry, dupo Henryka. Dupa Romana! <laughs> Więc ja go może bym tutaj zamontowała. To chyba będzie lepsza opcja niż sranie przy otwartych drzwiach, tak myślę. O nie! O Boże, ilu was na tym posterunku pracuje? Jak potrzebujecie kilka tuzinów pączków. Ale plik dokumentów jest całkiem spory. Dokończ pracę, tam olej kolegów. Co Boże? Jak można być takim głąbem? Porucznik nie jest zadowolony, i Elena zostaje odesłana z powrotem do patroli. Super. No fajnie. Chciałaś zrobić robotę i. i zostałaś zdegradowana. Janusz biznesu, wiesz? No i co, Elcia? Jak można przez kilka godzin nie wypełnić ani jednego formularza, bo co, bo, bo, bo pączki? Ono w ogóle awans ma zakutkowany i zamiast kurde, awansować, to. Z... Ajdź, babo. Esperanza chce w ogóle książkę wydać, ale ja kompletnie nie pamiętam, czy ona już pisze i o czym pisze. Dobra, czy wy macie coś tutaj do porozdawania? Tak widzę, że... O, ty coś masz. To może bym ci dał ten instynkt przedsiębiorcy, na sam razem jak zrobisz kurde, układ taneczny dla jakiegoś pana gwiazdora, wspaniałego, doskonałego, to się nie, to się nie oburzy. Cztery. Elena, czy, czy ty mi się widzisz w czymś tutaj drugorzędnej? Może w popularności? Chociaż nie, no nie wydaje mi się, żeby nam była potrzebna opieka społeczna, więc może damy ci tą popularność. O, ty też masz popularność. drugorzędną? Wy macie dokładnie takie same aspiracje. No kurde, toście się dobrali jak w korcu maku. A pewnie oboje są jacyś bardzo nieśmiali. Ty tak dość. A ty to w ogóle. Ale to dlatego jest aspiracja drugorzędna: że oni tak myślą, że chcieliby być popularni i w ogóle, ale no wiedzą, że też nie mają takich predyspozycji. To tak trochę boli na pewno. No właśnie, i teraz sprawdzimy, na ile nam się zda ten perk. W drodze na lunch Esperanza potknęła się na schodach i skręciła prawą kostkę. Ból nie jest zbyt silny, ale Esperanza nie jest pewna, czy z taką kostką powinna wybrać się na wieczorny pochód dobroczynny. Co powinna zrobić? Daj odpocząć kostce. Za stara jesteś na takie rzeczy, żeby tak ryzykować. U starych ludzi wszystko się wolniej i zrasta, i w ogóle. W razie wątpliwości słuchaj własnego ciała. Podczas gdy wszyscy poszli na pochód, Esperanza wykorzystuje popołudnia, aby porozmawiać ze swoim szefem i ustalić strategię działania firmy na kilka najbliższych miesięcy. Esperanza podsuwa sporo cennych pomysłów i przekonuje swojego szefa, że jest gotowa na następny etap kariery. Esperanza otrzymuje awans. To ja myślałam, że ona już jest na szczycie kariery, szczerze mówiąc. Co? Ej, coś się zesrało z tą karierą. Bo ona była instruktorką, niby dostała awans, był jakiś blach, blach. Co? W ogóle, dlaczego tu nie ma trujeczki wpisanej? Co? Ech. Esperanza jest nawiedzona po prostu. Nie oszukujmy się. Dobra, wszyscy jeszcze żyją chyba. U Esperanza, nie życzę ci długiego życia już, niestety. On też, albo tego samego, albo dzień później ewentualnie. Ale weź ucz to dziecko chodzić. Bo tu raczej dalej nikt, nikt na złoto nie wskoczył. Strasznie jesteście nieszczęśliwi. O, no i ładnie. I mamy złoto i ktoś w końcu mógłby dziecku podać mądre mleko. A czy my mamy mądre mleko? No cóż. Więc jeszcze w tych ostatnich dniach życia wyciśniemy z dziada co się da. A młoda jest w ogóle ruda? Nie, brązowe chyba ma, nie? Kurde, na łysym dziecku ciężko to rozk rozkminić, no. Ale szybko, kurde. Już dziecko na umianę. Super. Dobra, to póki to dziecko jeszcze mi tutaj się świeci, to niech troszkę maza, maza marze. Albo je kredki, co woli. I zdąży jeszcze pójść spać, myślę. I wiecie co, ja myślę, że jak oni oboje pragną rodziny, to raczej będą mieli więcej niż jedno dziecko. Tak, tak, tak mi się zdaje, że to by miało sens. Sz -sz 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 szóstkę wnucząt chcesz, ty chcesz co? Też szóstkę. Oni nad pragnienie żyć mają takie same. No. On się odpręża. Elena, wyjdź łóżka. Mąż daje wyraźne sygnały, że na coś mało ochotę. Tylko fajnie by było, gdybyście jeszcze nie wpadli. A jak wpadniecie, to żeby to była córka, żeby mogły żyć w jednym pokoju. Byłabym wdzięczna. Dobra, Esperanza wstanie. Chociaż, czy ma sens ją uczyć? No. Ale z drugiej strony, czy ma sens, żeby robiła w pieluchę? Dobra, i w ten sposób młodej zostało już tylko do nauczenia się mówienia, Więc będzie trochę problem, tą platynę podbić w sensie. W sensie staram się właśnie ten nocnik zawsze wbić albo którąś z tych umiejętności na koniec, jeżeli ma takie pragnienie, bo one są wysoko punktowane. I dziecko może wtedy mi dorosnąć znaczy, dorosnąć, może przegięłam wskoczyć na grupę wiekową właśnie takiego dziecko wieku szkolnym na platynie. Ale jeszcze jakoś damy radę, jeszcze tam się przeroluje 500 razy. Uuu. dlaczego ty masz z Edim aż taką szaloną chemię? I z Juanem? Ty masz szaloną chemię z każdym z tych podrywaczy. Eee, dobra, już wiem wszystko. Luj, jako dziadek zapomniałam. A, czemu oni wszyscy są już starzy? <gryw> Jak to czas zasuwa? Za chwilę mi zaczną umierać masowo. Znaczy no już mi tutaj masowo umrze, bo nie wiem, czy Frida, e, Frida Esperanza, pożyczymy ja ciągle na nią Frida, mówię. Nie wiem, czy mi Esperanza dociągnie do jutra. Dowiemy się o 18, ale no... Mam trochę takie niepokojące myśli na ten temat. Komputer, źródło kasy. Punkt kreatywności. Ty nie masz kreatywności na maksa? O matko, kobieto, i ty chcesz napisać bestseller. Jak ty miałaś 8 punktów, jak zaczynałaś? Eee, halo, pani Justin, co pan robi? Dobra, muszę sobie poszukać tej książki. Kurde, se wymyśliłam. Dobra, więc w skrócie dla przypomnienia był to romans o facecie, który poznał złą kobietę, która była z nim dla kasy, przez którą wylądował w szpitalu, i tak dalej, i tak dalej. Więc ona tak chyba trochę się tutaj napeni. Oj stuknąłam telefonem. Na Peni wzorowała, nie żeby coś. Słyszysz, o twojej matce mówię. Więc tą książkę może byśmy nazwali, nie mam pojęcia jak. Nie mam pojęcia jak. O i trzy kropki już takie wiecie, urwa. Pff, nie będzie trzech kropek, bo się nie mieszczą. Wiecie, takie urwane przemyślenie tego chłopa, że nie ma pojęcia jak mógł do tego doprowadzić. Wypełniona od początku do końca gorącą pasją, opowieść o tym, jak dwoje ludzi odnalazło siebie w tłumie, czy ich miłość przetrwa. Próbę czasu. I teraz Esperanzo, módl się, żeby po pierwsze książka się dobrze sprzedała, a po drugie, żebyś tego dożyła. Liam nie jest w domu. No nie no, wczoraj dzwonił się o po podobnej porze, też go nie było. No domyśli się. Ale pan nie jest taki brzydki, panie kolebka. I masz pan zarost. Uwielbiam tego moda, żeby się te wszystkie NPC, taunisy i tak dalej generowały. Po pierwsze, mogą mieć zarost okulary, a po drugie, mogą być o Młoda to w ogóle jest niewyspana i niedostrana, więc proszę bardzo. Ty weź może książkę żony poczytaj, porozmawiaj o żonie, o żonie z nią. O niej z żoną. Czytaj powieść? Jak grom z nieba? Nie mam pojęcia, jak. U. To już dwie mamy napisane, super. A nie było takiego czegoś. Aha, musisz ją chyba przeczytać, żeby o niej dyskutować, tak? No to czytaj. Sprawdź, co ta żona tam jakieś fantazje zamieściła. Może będziesz wiedział, jak z nią postępować. I widzę tylko Twoje kapelusze. Co tam w ogóle by się przyjechał? Jakaś pani. Aha. Ale ma pani niewyjściową mordę. Zoe, widziałam. Ja wszystko widziałam. Poskarżę się Twoim rodzicom. Zobaczysz. O, i, i zrobię to nawet teraz. O, chodź tu. Bo chyba znasz jej rodziców. <grym> A jak nie, to mu się ktoś poskarży, dziadkowi, ale rodziców też chyba ktoś zna. No nie mówcie, że nie. E, czekaj, ten był dziadkiem też już jest, ten, ten Teoś chyba. E, kurde, nie zna. Znaczy wiem, że twoja żona go zna na pewno, bo ma z nim O, ale Felicity jest. O, proszę. Po powiedz. To powiedziałeś. Mogłeś już jemu powiedzieć, skoro odebrał, no. Liam Awans, super. Logika, o kurde, no to będzie problem. Bo wy zdecydowanie nie macie tutaj szachów. Ale może akurat teleskop wam kupię? Tylko błagam, ten tani kup. O, kupię ten tani. Nie dlatego, że Żydzę im kasy. Też, też Żydzę, bo trochę mało mają. Ale dlatego, żeby mi ich kosmity nie porwały. Bo ja tu nie chcę kosmitów. Ale kurde, masz już trzy punkty logiki, więc gdzie się z kubańcą wbijasz? Co, w parku? Na szachach? Co z tą Cassidy? O nie! Coś ci nie pasuje z nią. Jakieś takie obrzydzenie widziałam. czyżbyś byś zobaczył jej półdupek? Co ona tam robi? Że ty najpierw obrzydzenie, teraz się śmiejesz? Jakieś pewnie głupie czelende z TikToka, co? Piesko, spacja przyszła. I co tutaj jakąś tam wazę... Co? Nie. Ja się z kapą bez na nią kliknęła, mama mi i tu patrzę, jakieś kurde uczenie się mówienia. U może twoja książka się lepiej sprzeda, co? Ja jakoś tak niechętnie chcę iść, widzę. Nie dziwię się. Biedne. Biedne dziecko tak, biedny człowiek. Biedny Sim. A bo Esperanza nie jest z tobą spokrewniona, no tak. Ale kurczę. Ten tutaj zwariowany ziomeczek już owszem. To Liam zwariował! Dlaczego? Ja byłam pewna, że to Henry zwariuje, że mu żona zmarła. A to zwariował Liam, chociaż on przecież z Esperanzą nic tutaj. No przecież on nie jest z nią nijak spokrewniony. C co się stało? Jest spora lunchu i Elena wychodzi coś zjeść z kilkoma swoimi kolegami. Elena zamawia łososia bogatego w zdrowe kwasy tłuszczowe beta 4. Gdy potrawa zostaje przyniesiona, Elena stwierdza, że ryba pachnie niezbyt przyjemnie. Co powinna zrobić? Czy może zjeść łososia ze względu na jego wartości zdrowotne? Czy zadowolicie tylko bogatymi węglowodory, przystawkami? Nie jest łososia. Elena nie tyka się ryby i zala tylko przystawki składające się głównie z węglowodorów. Niedobór protein sprawia, że Elena nie ma dość sił podczas popołudniowych ćwiczeń gimnastycznych. Elena naciąga mięśnień. I traci entuzjazm wobec fitnessu. Eee, tam entuzjazm. Ja tu mam większą rozkminę. dlaczego Liam tak. Chyba, że on po prostu się z nią przyjaźnił. Miał tylko obawę, żeby nie zmarła. Znaczy, żeby właśnie zmarła. Bo przecież nawet po niej spadku nie dostał. A, nikt nie dostał jeszcze, Okej. Okay. No, no, zmarło się, no. Stara była, to zmarła. Płacz cicho, co? O nie! O nie! Ale teraz nie ma żadnej obawy. B kurde, znowu zwariował. No bardzo mi przykro. <grym się z wolnictwem> Ale zwolnił się pokój dla córki. Musiałam tych wszystkich simów też powoli na cmentarz wywalać. Nie tylko ze względów bezpieczeństwa, żeby gry nie uszkodzić. Mam mody, które temu jakby zapobiegają. Ale żeby mi tu duchy ludzi nie straszyły. Kiedyś, kurde, ktoś mi zemrze na zawał serca. Ale się dalej nie spełniło, nie spełniło, że krewny umiera? Co? Aha, bo to już był... Jakby pradziadek, który się nie liczy, tak? Liczy się do dziadków tylko, dalej to już nie, nie. No okej. Okay. E, zdarza się. Niech będzie. Weźcie, ja muszę tak naprawdę pilnować wszystkich tych spadków: odejmować te pieniądze stąd, które poszły do simów, którzy tu z nimi nie mieszkają. Pilnować, żeby tu nie przybyło, czyli też odjąć to, co tu przybyło w tym momencie. I to jest sporo pieprzenia się tak naprawdę z tym. Bo jest mod, który jakby blokuje te spadki, ale no. Akurat same spadki, same w sobie lubię. Tylko nie lubię sposobów, w jaki to działa. Malutka, ty jesteś głodna. A tu zdecydowanie nikt nie ma złota, żeby ci dać <grywa> dobre mleko, mleko mądrości, więc dostaniesz zwykłe, jak jakiś taki plebs. Wiesz co, może zająłby się twoim prawdziwym dzieckiem. Twoje prawdziwe dziecko jest głodne. A ty, kurde, mąkę podrzucasz. No o co chodzi? Czemu ty zaś nie wziąłeś? Aha, bo dziecko poszło spać. No i widzisz, przez twoje dziecko z mąki Lilka poszła głodna spać. Ojciec roku. Kolejny. O, wilko kałuże pije, no dobrze. Guzik. Kuba, guzik, guzik, wiele przygód ma. O, na luzie, pan guzik. Co zaś cię goni. Ty to masz pechanie. Najpierw ci starzy zmarli, teraz wilk cię chce zjeść, tylko że ty masz. To wspomnienie na zielono, bo ciebie to cieszy, że cię wilk goni. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu. Pragnienie. Chcesz zmusić kogoś, żeby się zajął ogrodem. Jak ty ogrodu nie masz. Kaj ty ogród masz. Masz dwa drzewka na krzyż. Te, te śmierci poprzestawiały ci w głowie mocno. A, chwasty były. No kurde, guzik, idź mi stąd, nara. Zaś jakiś barman, ci barmani strasznie mi do simów wyzwania Ja Nie wiem, co to, co to jest. Ja wiem, że barman powinien być pomocy. komunikatywny, ale bez przesady. No widzisz, dziecko się musi prosić o butelkę, bo kurde, Liam zajęty workiem mąki. Więc to mówienie sobie zostawimy dzisiaj na ostatni dzień, żeby faktycznie na placynce dorosnąć. Elcia pracuje od 15. Czy ten zdąży wrócić? Nie. Więc potrzebujemy opiekunki, bo kurde, wzięli nam dziadkowie zemrzeli, no. Ona chce kociaczka. Czy ktoś jeszcze chce jakieś zwierzątko? Nie bardzo. Szkoda bym tutaj zatwiła. Ojej,ku dziecko, w jakim ty się nastroju? Bo ci go zamiesz tymi klockami bawić, przepraszam. Ach, ja jestem prawie tak złodką, jak Lija ojce. Wiesz co, może załatwmy sobie kociaczka. Boże, go kulka śliczna. A ja muszę takiego, który nie jest agresywny, więc ten byś jeszcze nadał. Boże, klimek też. O, jaki ten jest piękny! Nie. Dobra, ale ten jest niesympatyczny. Ten też taki, taki, taki jest. Y y nie, nie, niezbyt. Ten też. Więc sobie zostaje nam te. Nie ten. O, ta tygryska albo ta kulka. A, ferma, niezależny. obie są fermy, więc wezmę sobie tą. Ta będzie chyba mniej problematyczna. Eee, Jak sobie mogły kotka nazwać? Lilianna jest i to będzie kotek dla Lilki powiedzmy, więc to będzie Lilika. Taka jestem, kreatywna. Bo żuści, bo Ojejku! Pła łapką w twarz, no śliczne kici. Ojej, oczka mróż! Oj, oj Jest takie słodkie i urocze. I tu jest ta interakcja, nie, chyba w trójce, tak? Czy gdzieś tam była ta? O! Oh! Lapisa idzie. Mika przyprowadziła kotka. Stój, li... mija, stój. Powitaj zwierzaki. Powitaj zwierzaki. E, nie. Niech tutaj twoja ta też pozna kotka. Może się bawić? Chyba nie. Chyba coś jakieś spukowane pewnie. No właśnie. Co tutaj widzicie, mamy też pierwsze kontakty z innymi zwierzakami. Znaczy w sensie nie licząc tych, które w schronisku były. Bo podejrzewam, że jak Lapisa była w schronisku, to teoretycznie tej Liliki jeszcze tam być nie powinno. Przecież ona też już jest u Linkolnów kilka tur. O nie! A ta biedna patrzy, jak tu jej pancia z jakimś innym kotem się bawi. Biedna Lapiska. No ja się musi poskarżyć, jaki to ma ciężki los. Wiesz, coś podaj, to może też się ta, ta, ta Mia załapie. La pisa! A, drapaka jeszcze nie kupiłam właśnie. Dzięki za przypomnienie. Ale i tak dostaniesz opiercie. Będziemy wychowywać wszystkie koty w okolicy, haha. O, patrzcie, wbiłam na maksa jej. No, jak miło. Mia powinna nam podziękować. Ej, on ma tą CCD najwyżej w chemii. To ja już wiem, dlaczego on ją podglądał. To wcale nie był przypadek. Paskudny dziad, no paskudny. Liliana ma swoje urodziny już za dwa dni przy tak wysokim wskaźniku. Ale Liliana, co? To Liliana śmierdzi. O nie. Trzeba dziecko umyć. No. Jakaś obca baba ci nie będzie macała. Idź się załatw. Idź sobie. No, idź se, mija. Bo to jest to, że kurde, tą interakcję załatwienia się na nocniku, czy właśnie nauki. Załatwiają cię na nocniku. Bardzo łatwo anulować czymkolwiek innym, nie? Może za chwilkę ci tu wpadnie umiejętność, to znowu byś miała kurczę placynkę. Jedyny, jedy, jedyny szczęśliwy sim w tym domu, nie? O, hmm, jeszcze walkę mija zepsuła. Idź już do domu, babo. No proszę, jak ładnie. Tatuś je, córka je. Kurde, a my w ogóle mamy tutaj tego kaska. Tylko, że akurat tobie by się przydała, ty to no, nie cholery nie masz złota. Ale myślę, że mam ci kupiła rowerek. To byś sobie chociaż troszkę tą aspirację podbił wbijając, no, sprawność. Tylko gdzie ja ten rower mam ci postawić? Gdzie go nie postawię, tam będzie od czapy wyglądać. Ewentualnie może tutaj. Ale wielka, łowca. Idealna na kebabika. No i sobie zrobisz kondycję, czy tam sprawność, kondycję przy okazji w sumie. A oboje skorzystacie, bo oboje potrzebujecie do pracy notabene kondycji, więc no, to jest chyba dobra inwestycja. No, dopiero jednego... Dobra, Liam, złaś z tego rowerka. Bo troszkę o tobie zapomniałam. No, no, no. No i super. I jesteśmy na zielonym, więc nie jest źle. Eee, co ty? To... Liam! Dobra, Elcie w ogóle chyba do... No właśnie, do pracy idę, Dobrze. I przynieś mi w końcu ten awans, który tu jest zablokowany od dawien dawna. Piesę O, jakieś... O, buzie, jakie ma śliczne łapki, takie buziaciucie. Za dużo radości ze zwierząt. Muszę przestać. No fajnie. I oczywiście kto zrobił pożar? Niania. Bo kurde, zamiast pilnować garnków, zaczęła się podniecać, bo kotek. A ten się dopiero umył i znowu śmierdzi. Super. O, a to pani była. To ja nie zwróciłam uwagi, bo pewnie jakaś twoja znajoma z roboty. W ogóle go byśmy może nauczyli tych takich... Zabezpieczeń przeciwpożarowych, czy jak, to, czy jak to jest nazwane? Bo jako strażak chyba powinien umieć takie rzeczy, nie? Zamiast gasić, to stał i panikował, więc zakładam, że nie potrafi. Bo generalnie mam mola na to, że jak potrafi, to potrafi sobie poradzić. Elena zostaje zaproszona przez swojego kolegę na cotygodniowe spotkanie pokerowe. Elena jest całkiem niezłą pokarzystką i chciałaby pójść, ale martwi się, że wygra za dużo. I inni przestaną ją lubić. Czy Elena powinna pójść, czy nie? iść? Jej koledzy potrafią się dobrze bawić przy grze, prawda? Elena zasiada do gry, ale wkrótce przekonuje się, że poziomy ich umiejętności znacznie się różnią. Elena wygrywa wielką liczbę rozdań, aż wszyscy pozostali odchodzą sfrustrowani. Elena jest rozczarowana i traci nieco entuzjazmu wobec gier. Przegrywać też trzeba umieć. Być kasy do domu przyniosła za te wygrane, a nie. O, jakiego ptaszka ładnego narysowała? O. Tutaj takie piękne arcydzieło. to tutaj powiesimy drugie nad kiblem. Dość tak. sugestywnie. Tylko co. Ej. A może wsadzimy do kibla? Ja nie wiedziałam, że tak się da, nie. Ej, jak widać się da. On no, dziecko, tobie się chce srać, więc idź tutaj do ptaszka. Sobie pogadaj z ziomeczkiem. W ogóle nie wiem, po co ta opiekunka, jak Liam mógłby jej powiedzieć, stara, piłkę, to ja tu stoję i sobie. A nie chałupę mi palisz. I tym radosnym widokiem naszego małego Bobka budowniczego będziemy kończyć odcinek. Jak widzicie, no tutaj kompletnie dostali fioła na punkcie kociąt. I to kurde, już nie tylko nie tylko nasza Elena, ale to jest zaraźliwe. Liam też już chce mieć koty, psy, i w ogóle najlepiej całe schronisko by zaprawał do domu. Ale no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo myślałam na tym, żeby wziąć kotka, w sensie. Płci męskie, i potem może je rozmnażać. A And... idź pan z tym, to przecież jest tyle zamieszania, tyle zachodu. Weź to, potem karm wszystko. Nie, nie stać nas na to. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!